Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pod moim bardzo krótkim komentarzem do zmiany słów konsekracji pojawiło się sporo komentarzy, wzbudziło to spore zainteresowanie, dlatego postanowiłem trochę głębiej zbadać ten temat i go przedstawić. Zapraszam. Oczywiście na początku należy zauważyć, że taka zmiana jest szokująca, niepotrzebna, gorsząca. Bez wątpienia motywacje są jakieś nieczytelne, jakieś niejasne. Oczywiście można tutaj spekulować, ale bez wątpienia nie jest to w zgodzie w ogóle z duchem liturgii. Dlaczego zmieniać słowa konsekracji? Dlaczego zmieniać właśnie tam, w tym najważniejszym momencie jakieś słowo? Wydaje się, że dlatego, żeby zasugerować powszechne zbawienie, że wszyscy skorzystają z owoców odkupienia. Jeśli przyjmiemy taką interpretację, no to jest to wręcz heretyckie. Tak? To znaczy, jeśli przyjmiemy, że ma to oznaczać, że wszyscy dostąpią zbawienia, no to, to jest to zdanie po prostu niezgodne z naszą wiarą. Można to zinterpretować po katolicku na zasadzie, że te owoce odkupienia są gotowe dla wszystkich. Każdy człowiek może z nich skorzystać właśnie poprzez nawrócenie, obmycie się w wodzie Chrztu Świętego i tak dalej, i tak dalej. Można to zinterpretować w ten sposób, ale poprzednie stwierdzenie jest znacznie bardziej czytelne i wydaje się, że powodem zmiany jest właśnie chęć takiego zasugerowania, że wszyscy będą zbawieni. I to jest rzecz szokująca i oczywiście gorsząca, no bo jak można sobie zmieniać tak po prostu tutaj słowa Pana Jezusa zgodnie z naszymi obecnymi, aktualnymi modami teologicznymi. To jest szalone i oczywiście to jest gorszące. To bez dwóch zdań. Natomiast poważne pytanie w tym wszystkim jest, czy to skutkuje faktycznie nieważnością konsekracji. Ten materiał nie powstałby, gdyby nie to, że kilku użytkowników w komentarzach wpisało również link, wkleiło również link do filmów księdza doktora Hesse, gdzie tenże ksiądz, szanowany i ceniony teolog, uważa, że zmiana, ta rzeczona zmiana słów konsekracji, czyli krew, która jest przelana za wszystkich, że ta zmiana będzie prowadziła do nieważności konsekracji. Oczywiście podlinkuję również konkretne miejsce w tej wypowiedzi księdza doktora Hesse. Ze względu na to, że faktycznie tam pojawiają się jakieś konkretne teologiczne argumenty, ksiądz dr Hesse to jest czcigodny, szanowany autor, dlatego warto się do tego odnieść i jako tak oto skomentować. Będę tutaj w dużej mierze korzystał z Prymera. Jest to teolog moralny, bardzo ceniony przed soborem. Nie wymyśla on tutaj nic nowego. To, co on prezentuje, są to po prostu powszechnie przyjmowane wtedy teologiczne twierdzenia. On stara się zbudować swoją książkę o teologii moralnej na podstawie zasad świętego Tomasza z Akwinu. Tak jak wspomniałem, nie są to żadne jego dywagacje i jakaś taka pobożna filozofia, w sensie filozofia, pobożna poezja, powiedzmy w ten sposób, gdzie człowiek pisze o swoich przemyśleniach. On stara się zebrać to, co faktycznie jest w Kościele wierzone, to, co faktycznie jest w Kościele powszechnie uznawane przez teologów moralnych za dobre, złe i tak dalej, i tak dalej. A więc jest to tom trzeci i najpierw zacytuję tutaj, to jest rozdział drugi, artykuł trzeci, De forma Eucharistie. Ta książka jest po łacinie. Będę tutaj cytował łacinę, dlatego że po prostu nie mam polskiego tłumaczenia i będę tłumaczył to później jako tako na żywo. Chodzi oczywiście nam o formę konsekracji wina i słów, które są w trakcie tej konsekracji używane. A więc forma in consecratione vini est, hic est enim calix sanguinis mei, noviet eterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Quidam verba ex diversis locis, sancte scripture de sumta sunt preter verba, i tak dalej. Czyli formą konsekracji
są słowa i tutaj są wymienione, jest wymieniona cała formuła konsekracji, czyli włącznie ze słowami et pro multis, która za wielu, za was i za wielu wylana będzie. Dalej wyjaśnia autor, skąd te słowa się wzięły. To nas tutaj za bardzo nie interesuje. Mówi on o tym, że słówko enim nie jest koniecznie potrzebne. Natomiast in ista forma essentialia sunt, hic est calix sanguinis mei, vel hic est sanguis meus. Czyli w tej formie istotowe, najważniejsze są słowa hic est calix sanguinis mei, to jest kielich krwi mojej lub to jest krew moja. A więc i za chwilę dodaję, cetera autem verba sub gravic videm ademda sunt, sed non videm tur pertinere ad essentiam. Pozostałe słowa pod karą grzechu ciężkiego muszą zostać dodane, jednak nie wydaje się, jakoby należały do istoty rzeczy, jakby nie należały istotowo do słów konsekracji. Jest to, tak jak wspomniałem, powszechnie przyjmowana przed soborem teza, to znaczy, że te słowa wystarczają do konsekracji wina. Później autor jeszcze wyjaśnia, dlaczego i tak dalej, natomiast są to, powiedzmy, wyjaśnienia, które nie dotyczą za bardzo konkretnie naszych przypadków. Ksiądz dr Hesse sam przyznaje, że większość teologów przedsoborowych, a w zasadzie wszyscy znani, wszyscy cenieni teologowie przedsoborowi, tak właśnie uważają. Jednak ksiądz doktor zwraca na to uwagę, że oni rozważają trochę inną sytuację, mianowicie rozważają sytuację, gdy kapłan na przykład zemdleje, kapłan z jakiegoś powodu nie może dokończyć, wypowiedział tylko te słowa, i msza zostaje przerwana, no i wtedy należy uznawać, że ta msza faktycznie się odbyła, że konsekracja się dokonała i ksiądz doktor jest tutaj z tym absolutnie zgodny. Natomiast mówi on, że w sytuacji, gdy jest odgórnie zmieniona ta formuła, czyli co do zasady, liturgicznie zostaje ona zmieniona, wtedy według niego narusza to intencję, którą ten kapłan posiada. Mówi on o tym, że kapłan musi mieć intencję czynienia tego, co czyni Kościół, nie tego, co Kościół gdzieś tam sobie teraz pomyślał, wyobraził, czy hierarchia Kościoła sobie wymyśliła i wprowadziła taką, a nie inną zmianę, tylko kapłan musi mieć tą intencję czynienia tego, co Kościół czyni, a Kościół czyni oczywiście, tak, chce dokonać konsekracji i ksiądz dr Hesse mówi, że chce dokonać tej konsekracji zgodnie z tymi słowami, których używa, czyli tą krew chce konsekrować, przemienić tą krew, która jest przelana za wielu. Moim zdaniem, zwróćmy na to uwagę najpierw, że ksiądz dr Hesse przenosi tutaj jakby ciężar tej argumentacji z formy na intencję. To już nie jest ten sam argument teologiczny, to znaczy forma w zasadzie według powszechnego mniemania teologów przedsoborowych wystarczą właśnie te słowa. Natomiast ksiądz dr Hesse zauważa, że to nie, to były inne sytuacje i ze względu na tutaj wątpliwości co do intencji należy uznać, że ta konsekracja nie dochodzi do skutku. Otóż, a propos intencji, tutaj również oczywiście teologia się wiele na ten temat wypowiadała i tutaj znowu zacytuję z Homera, znowu to jest tom trzeci, gdzie to jest traktat pierwszy, de sacramentis in genere, o sakramentach w ogólności i rozdział czwarty o intencji tutaj. I jak pisze autor, intencja może, jeśli chodzi o dużo różnych rozróżnień, może posiadać pewną wadę co do ratione obiekti, co do obiektów, powiedzmy, może być podzielona na, może być nierozróżnione. In claram et confusam, prout obiectum intentum clarem et confuse ob veresatur menti. Czyli intencja może być jasna lub nie jasna, zależnie od tego, jak cel dobrze jest pojęty przez tego, który próbuje udzielać tego sakramentu. I tutaj przykłady. Quindendit baptizare, clare sciens essentiam et effectus baptismi habet intentionem claram.
kto chce, kto chrzci, mając jasno przed oczami istotę i skutki Chrztu Świętego, ten ma tą jasną, klarowną intencję. Judeus autem baptizam spisolum intendit facer ec potfacit ecclesia, quin precise conioscat effectum baptismi, habet intentiam confusam. Natomiast jakiś Żyd, który chrzciłby i miałby tylko intencję uczynienia tego, co czyni Kościół, bez tego, że dokładnie znałby skutki chrztu. Taki człowiek, który w ten sposób chrzci, tutaj jest to Żyd, dlatego że nawet autorowi chodzi o to, że nawet osoba, która jest nieochrzczona, taki człowiek miałby intencję tą niejasną, konfuzą, konfuzam, tak, taką nieczytelną intencję, czy powiedzmy nieprzejrzystą, nie do końca jasną, precyzyjną intencję. I teologia twierdzi, że wystarczy mieć właśnie taką intencję, że wystarczy chcieć tylko to, co czyni Kościół. Ksiądz dr Hesse robi z tego jakby taki kolejny, bardzo drastyczny wymóg. Mówi, że właśnie ten, kto udziela sakramentu, powinien mieć taką bardzo konkretną wizję. On według niego, ten ksiądz, który konsekruje, powinien dokładnie właśnie wierzyć w, nie tylko w to, co się dokonuje, ale właśnie również w to, że ta krew zostaje przelana nie za wszystkich, tylko za wielu, tylko za jakąś, tylko jakaś część faktycznie skorzysta z tych owoców odkupienia. Natomiast to jest moim zdaniem niezwykle restrykcyjna interpretacja tej intencji. Teologia moralna interpretuje to, tradycyjna teologia moralna interpretuje to zupełnie inaczej. Mówi, że wystarczy właśnie taka niejasna intencja, bez dokładnego zrozumienia, co, jakie są na przykład właśnie tutaj te efekty, skutki Chrztu Świętego. Wystarczy chcieć zrobić to, co czyni Kościół. I tak nawet osoba niewierząca może ochrzcić. Wystarczy, że chce uczynić to, co czyni Kościół. I podobnie w przypadku Najświętszego Sakramentu, w przypadku Eucharystii, wystarczająca intencja to jest, kapłan chce czynić to, co czyni Kościół, to co oczywiście naprawdę czyni Kościół, czyli dokonać tego przeistoczenia. Jeśli kapłan nawet nie do końca rozumie wszystkie teologiczne zawiłości, co to znaczy to przeistoczenie, jak się odbywa substancja przypadłości i tak dalej, to mimo wszystko może oczywiście ważnie konsekrować. Właśnie wtedy to jest taka intencja konfuza. Natomiast tutaj jakby próba odniesienia tego właśnie do użycia słów za wszystkich, moim zdaniem ta próba jest zaskakujące. Moim zdaniem ta próba nie pokrywa się w ogóle z tym, co Kościół do tej pory nauczał, z tym, co teologia moralna do tej pory nauczała. Ksiądz dr Hesse powołuje się tam również na to, że konsekracja poza mszą świętą była określana jako świętokradztwo, jako to, no, świętokradztwo to bardzo mocne słowo, nefas, które zostało tam użyte. Natomiast dokładnie, gdyby Kościół chciał powiedzieć, że to ta konsekracja będzie nieważna, to powiedziałby to, że ta konsekracja jest nieważna i jest to świętokradztwo, a tam jest tylko powiedziane o tym, że jest to świętokradztwo, co nie przesądza i raczej sugeruje, że ta konsekracja będzie ważna niż że nieważna. Nie jest to ewidentnie przesądzone, ale raczej brak informacji o tym, że ta konsekracja byłaby nieważna, sugeruje, że jest ważna informacja tylko o tym, że jest to świętokradztwo. Także jak najbardziej w zgodzie z tradycyjną teologią jest twierdzenie, że taka zmiana w słowach konsekracji, pomimo tego, że jest niepotrzebna, jest dziwna, szokująca i gorsząca, jednak nie powoduje automatycznie nieważności samego przeistoczenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.